Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny komentarz z serii Ad Vocem. Państwo chyba bardzo lubią, bo to są takie krótsze komentarze, które wynikają trochę z tego, że nie do końca jestem w stanie już zmieścić się w takim tradycyjnym formacie medialnym, więc robię jakiś research, jakieś przygotowanie do programu. A potem okazuje się, że nawet w 20-minutowej rozmowie, tak jak dzisiaj z Grzegorzem Chlastą w Radiu dla Ciebie, w poranku Radia dla Ciebie, nie jestem w stanie tego przekazać. Zostaje mi trochę tych przemyśleń, no i stąd te komentarze ad vocem. A więc do rzeczy, proszę Państwa, jakie tutaj... Właściwie temat audycji to były takie główne wyzwania i to, czego możemy się spodziewać w 2021 roku. Ja postaram się jeszcze zrobić jakieś takie podsumowanie 2020 roku, ale tutaj kilka przemyśleń jakby na marginesie takiego podsumowania. No więc proszę Państwa, po pierwsze, no okazało się, że Chiny radzą sobie całkiem nieźle i wszyscy spodziewali się, dużo takich pamiętam głosów w debacie publicznej w marcu, drugiej fali w Chinach, wszyscy się tego spodziewali, wiele było takich głosów, wręcz nawet graniczących z pewnością, że mamy tam do czynienia z jakimś szwindlem, ukrywanymi danymi, że zaraz wybuchnie ta druga fala, no nie wybuchła i Chiny ostatecznie poradziły sobie z koronawirusem już w maju i widać to po wynikach gospodarczych. No one też są kwestionowane przez niektórych, tak jak widzę dzisiaj w internecie, no ale to jest już wynik może ogólnego chaosu i zamieszania, jakby na czym się opiera dzisiaj współczesna cywilizacja w ogóle. Więc no jeśli spojrzymy na te wyniki, ja nie lubię tych liczb oczywiście, bo to różnie można tymi liczbami żonglować i zawsze jest spór metodologiczny i można by tak nagrywać pół godziny komentarze na temat samych wskaźników i o samych wskaźnikach, ale 8,9 minus 8,9% spadku PKB w pierwszym kwartale. I wtedy już wszyscy, włącznie nawet z polskimi politykami, że oficjalnie o tym mówili, zastanawiali się, jak zastąpić Chiny w ogóle w tym łańcuchu produkcyjnym, że one już w ogóle ugną się pod tym koronawirusem i wypadną. Potem drugi kwartał 3,2, trzeci kwartał 4,9, no i szacuje się, co zresztą jest zgodne z majowymi przewidywaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że cały rok zamknie się mniej więcej na plus 2%. To oznacza, że ten czwarty kwartał 2020 roku to pewnie będzie około 8%, a więc tak jak przed pandemią. Tak jak przed pandemią. No cóż, więc czy to był dobry rok dla Chin? No, można powiedzieć, że dobry rok, albo relatywnie dobry, no bo 2% to nie jest jakiś rewelacyjny wynik, no ale na tle minus 8 czy minus kilkunastu procent gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, no to jest, powiedzmy, że niezły wynik, aczkolwiek to będzie wyzwanie także dla Chin. Ten kryzys gospodarczy wywołany globalną pandemią na całym świecie, także u dostawców i u odbiorców chińskiego towaru, to bez dwóch zdań. Proszę Państwa, co jeszcze? Bo sobie tutaj wypisałem. No, South China Sea, Morze Południowochińskie. Mark Valencia w Asia Times napisał takie fajne podsumowanie. Kilka najbardziej prawdopodobnych scenariuszy. Jednym z nich było to, najbardziej prawdopodobny będzie more of the same. More of the same, czyli więcej tego samego. Więcej tego samego, co obserwowaliśmy w 2020 roku. Mniejsze prawdopodobieństwo jakiejś eskalacji, wojny czy bezpośredniego starcia, ale more of the same oznacza cały czas tą psychologiczną wojnę na tym akwenie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Oznacza taką wojnę psychologiczną, wojnę pozycyjną, gdzieś tam ciągłe
takie deklaracje jakieś dyplomatyczne, jakieś manewry, no to wszystko to widzieliśmy w 2020 roku. Moim zdaniem było to spowodowane trwającą kampanią wyborczą w Stanach Zjednoczonych. No jednak to rozstrzygnięcie, które wydaje mi się, że zostanie przypieczętowane 21 stycznia, oznacza, wzrasta w prawdopodobieństwo jakichś bardziej zdecydowanych ruchów, no ale również no, jakby przychylam się do tej tezy wyśmiewanej zresztą przez Państwa na Twitterze, że to wszyscy analitycy zawsze mówią, że to asekurują się i mówią, że to będzie more of the same, a ja tylko podkreślam, że to będzie najbardziej prawdopodobne. Czyli ja nie twierdzę, że nie wykluczam innych scenariuszy, tylko posłucham, że ten jest najbardziej prawdopodobny. Utrzymamy, proszę Państwa, no w chińskiej, przecież nie tylko w chińskiej, w ogóle uniwersalnie, w każdej, myślę, że kulturze strategicznej jedną z najważniejszych rzeczy jest percepcja, jest postrzeganie własnego interesu, postrzeganie samego siebie i percepcja samego siebie i postrzeganie własnego potencjału. No i tutaj nie ma konsensusu, bo zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone pokazały w 2020 roku, że czują się silniejsze. I to powoduje to, że te tensions, te tarcia będą się utrzymywać. Co gorsza, wydaje mi się, że żaden z tych krajów nie osiąga jakiejś znaczącej przewagi, a to zgodnie z Power Transition Theory, czyli tej teorii tranzycji władzy, że zawsze do konfliktu dochodziło wtedy, nie wtedy, kiedy hegemon był zdecydowanie silniejszy, albo kiedy pretendent był już zdecydowanie silniejszy, ale właśnie wtedy, kiedy te ich potencjały były bardzo, najbardziej zbliżone, bardzo wyrównane, kiedy właśnie rozpadał się ten konsensus. No, oby się nie rozpadł w 2021 roku. Gdyby się nie rozpadł, no to oznaczałoby to zachowanie stanu takiej kruchej równowagi na Morzu Południowochińskim i pewnie w wielu innych obszarach. Co będzie ciekawe, Australia. No, proszę Państwa, nieprawdopodobne rzeczy się tam dzieją. Będą miały ogromny wpływ na kolejnych kilka dekad tego kraju, wyspy, kontynentu. Niezwykle istotna rzecz w historii całej Azji i Pacyfiku. Teraz to się rozgrywa. No i myślę, że to także uprawdopodobni albo zmniejszy prawdopodobieństwo, albo może nawet wykluczy pewne scenariusze. No, rozwój wypadków właśnie w Australii. Tu wiele z Państwa mieszka w Australii. Dziękuję za komentarze pana Pasternaka. Już kilka lat tam na Antypodach. Wiem, że wielu Polaków za granicą obserwuje ten kanał, w tym właśnie z Australii, Nowej Zelandii. No dzieją się tam rzeczy niesamowite. Warto w ogóle, uważam, w Polsce zwracać na to większą uwagę, obserwować bacznie. Niesamowita wymiana ciosów już trwająca przez cały właśnie 2020 rok. Australia też, pamiętajmy, że świetnie sobie poradziła z COVID-em. Z jedną wśród tych kilku, można powiedzieć, krajów, obszarów, które z tego wyszły całkiem nieźle. No ale te sankcje gospodarcze na artykuły spożywcze, wołowina, wino, jęczmień, no to wszystko no jest bardzo ciekawe, bo Australia no w dużej mierze jest takim poddostawcą Chin, czy spożywczym, czy zwłaszcza w edukacji. Wiele uczelni australijskich żyje właśnie z Chin, no nie ma tu się co oszukiwać. I rozluźnienie tych, czy te relacji z Chinami, czy w ogóle no, stworzenie tego nowego modelu koegzystowania z tym państwem, czy to w ramach, nie wiem, strefy wspólnego handlu, jak RCEP, no to będzie bardzo ważne, nie tylko bardzo ciekawe, ale bardzo ważne i bardzo się, myślę, z wielkim zainteresowaniem będziemy wszyscy temu przyglądać w 2021 roku. Co jeszcze? Technologiczny decoupling, czyli rewolucja technologiczna. Tutaj Donald Trump próbował odciąć Chiny. To się nie do końca udało, a teraz Chiny zapowiadają, że one same chcą się odciąć.
że mają cyfrowy pieniądz, już nawet nie chcą zastąpić dolara juanem. Po prostu tylko jakby odciąć się od dolara i w ogóle od technologii zewnętrznych, przede wszystkim amerykańskich. Już teraz Chiny na ochotnika same chcą przeprowadzić ten technologiczny decoupling, co zaczęło ogłaszać jesienią zeszłego roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie, warto obserwować. No, Hongkong i Tajwan. National Security Law, czyli wprowadzenie tego drakońskiego, ostrego prawa, które właściwie zakończyło autonomię Hongkongu 1 lipca 2020 roku, a więc 23 lata po utworzeniu specjalnej strefy administracyjnej zakończyło autonomię na tych zasadach, jakie znamy. Albo w takim kształcie, jakim znaliśmy od 1997 roku. Więc to jest jakiś kolejny etap w drodze do 2047 roku, czyli pełnego zjednoczenia. No ale to jeszcze trochę pewnie potrwa. To prawo daje możliwość zatrzymywania, aresztowania ludzi, głównie tej protestującej młodzieży, pod zarzutem uprawiania wrogiej działalności wywrotowej, tak? Czy to buntu, zdrady narodowej, działalności wywrotowej, zakłócania porządku publicznego. Więc jeszcze jakiś czas pewnie to będzie trwało. No ale im bardziej, wydaje mi się, Chiny kontynentalne będą dochodzić, jakby można to powiedzieć, do ładu z Tajwanem, no to tym bardziej będzie tutaj, przepraszam, nie z Tajwanem, tylko z Hongkongiem, ale tu trochę spaliłem może nie cały wątek, bo im bardziej będą dochodzić skuteczne w zaprowadzaniu porządku w Hongkongu, tym bardziej oczy Pekinu będą zwracać się w stronę Tajwanu, a w tym roku już powiedziano o tym, że że nadal będzie to zjednoczenie, ale niekoniecznie musi być to zjednoczenie pokojowe. Może być po prostu zjednoczenie. Niekoniecznie pokojowe, więc już resztę możecie Państwo sobie próbować dopowiedzieć sami. I to może być w 2021 roku również ważne, dlatego że wciąż nie znamy głębi jakby determinacji Stanów Zjednoczonych, ich determinacji, no gdyby przyszło co do czego i trzeba byłoby tego Tajwanu bronić, na ile są zdeterminowani, no i na ile są zdolni, ale to już nie są rozważania dla mnie, bo to już jest wielu specjalistów od wojskowości, którzy obserwują tam te ruchy, te manewry na Morzu Południowochińskim, to uzbrojenie, jakieś nowe w ogóle rodzaje broni. Nie wiem, czy będziemy musieli się przekonać o tym, jak to wszystko działa w 2021 roku, ale taka możliwość jest i warto to też brać pod uwagę. Myślę, że ma to związek z sytuacją w Hongkongu, właśnie Tajwan. Nie tylko te rozgrywki na Morzu Południowochińskim, ale również sytuacja w Hongkongu, bo to jest element tej samej gry o wielkie Chiny i zjednoczenie wszystkich ziem chińskich. W ramach oczywiście wielkiego renesansu narodu chińskiego ogłoszonego przez Xi Jinpinga. I ten plan będzie realizowany. Zobaczymy, z jakim skutkiem, z jaką skutecznością. No, będzie powrót Stanów Zjednoczonych do multilateralizmu, do aktywności międzynarodowej. Do Białego Domu wchodzi Joe Biden, jego nowa ekipa. Będą próbowali powrócić. No zobaczymy, jak to się uda. Donald Trump wycofywał się, był raczej zwolennikiem takiego izolacjonizmu w większym stopniu. Już nie chcę tutaj się spierać o terminy, bo to nie był taki klasyczny izolacjonizm, no ale on jednak tam nie angażował się w te multilateralne formaty, wycofywał USA z organizacji międzynarodowych. Joe Biden będzie wracał, no tyle, że Chiny już wypełniły te luki, przede wszystkim na przykład WHO, gdzie Donald Trump zrezygnował z udziału w tej organizacji, ale to jakby nie spowodowało wyjścia z tej organizacji innych krajów. No, po prostu przyjęto to do wiadomości, a Chiny stały się ich największym kontrybutorem. Z drugiej strony wycofał się z Trans-Pacific Partnership, ale na to miejsce weszło RCEP, gdzie nie ma USA, a są Chiny.
No i teraz Joe Biden będzie próbował to odbić, odwojować. Zobaczymy. To nie będzie takie proste. No ale będziemy to obserwować pewnie. I tu Niemcy, Europa Zachodnia, Niemcy, Francja, no będą bardzo istotnymi elementami tej rozgrywki na pewno. No i zobaczymy, co w ramach tego koncertu mocarstw zdecydują. To będzie miało również ogromny wpływ na Polskę. No tak, jeśli chodzi o Europę, to mamy EU-China Relations i ten investment, to porozumienie dotyczące inwestycji. To również będzie bardzo ważnym akordem tych koncertów mocarstw. Bardzo to będzie istotne. No i bardzo ciekawa rzecz się stała, jeśli chodzi o Indie, bo w 2020 rok no jednak oderwał ten kraj od Chin. Tak naprawdę, proszę Państwa, no teoretycznie te kraje są skonfliktowane, jest silna rywalizacja, ale one mają często też wspólną agendę, czy pewne sprawy postrzegają wspólnie jako globalne południe, jako kraje, dawne kraje cywilizacji, które powracają do potęgi. Kraje bardzo surowo oceniające ostatnie 200 lat w historii ludzkości, antykolonialne, antyzachodnie. Ale 2020 rok mocno je rozdzielił. A wszystko przez to przedziwne starcie w Himalajach na pałki i kamienie pomiędzy siłami, oddziałami wojskowymi obu tych krajów, no co mogło mieć chyba to mogło mieć taki wpływ na to, że Indie no jednak chwilę potem zbanowały TikToka, mimo że tam to jest ponad 100 kilkadziesiąt milionów użytkowników, nie chcę tutaj się pomylić co do liczby, ale to można sprawdzić i ustalić, ile to jest dokładnie. 100 kilkadziesiąt milionów użytkowników w Indiach, TikTok zbanowany. TikTok, który cieszy się taką popularnością przecież wśród polskich celebrytów, także naszych elit politycznych, które bardzo ważne różnego rodzaju posunięcia polityczne też ogłaszały na tym chińskim medium. Również bardzo popularnym wśród polskiej tej młodzieży protestującej, właśnie też strajku kobiet. Też medium bardzo popularne, w Indiach już zbanowane. Zablokowane również 5G chińskie, tak samo jak w Szwecji na przykład. Także zbanowano 5G. No z tym, że tam akurat jest inna może szwedzka firma, która już odżegnuje się od tego, mówi, że to jest niesłuszne posunięcie, ale być może skorzysta trochę na tym zbanowaniu akurat w Szwecji, choć nie jest duży rynek. Może dlatego ta szwedzka firma się tak skarży, że chciałaby dopuścić te chińskie, no ale zostały one wykluczone. No i potem mamy wykluczenie tych firm również w Indiach. No i na końcu mamy RCEP, Indie, które negocjowały przez wiele lat, brały udział w tych negocjacjach, a na końcu jednak nie zdecydowały się przystąpić. No dobrze, proszę Państwa, to tyle takich przemyśleń, które nie zmieściły się w audycji. Nie ma co ukrywać, że nagrywam to jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, ale nie wiem, kiedy opublikuję. Tak czy inaczej, na wszelki wypadek życzę Państwu wesołych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w nowym roku. No i cóż, do zobaczenia przy okazji kolejnego komentarza, nie tylko komentarza ad vocem, ale jeszcze innych komentarzy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, kłaniam się, Radosław Pefel.